Cześć, witajcie. W tym odcinku odpowiemy sobie na parę bardzo ważnych pytań. Porównamy tą korelację tego SP500, który już trzeci miesiąc z rzędu spada sobie w dół z korelacją na Bitcoinie. Przyjrzymy się tutaj akumulacji Bitcoina w różnych fazach SP500 i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie następujące, gdzie po prostu następnie uda się rynek. Tutaj przygotowałem dla Was parę bardzo tutaj ciekawych wykresów i myślę, że ta wiedza naprawdę może Wam się tutaj przydać. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tego kanału nie subskrybuje, to zachęcam do tego. Zróbcie to teraz na dole, żeby po prostu być z analizami na bieżąco i niczego nie ominąć. Także zrób to teraz. Oraz jak któryś z Was jeszcze nie śledzi mnie tutaj na Telegramie, to link jest również w opisie i polecam, bo czasu nie opłaca mi się robić całego nowego odcinka, bo po prostu jest jakaś szybka informacja, gdzie chcę Was szybko powiadomić i wtedy robię to właśnie na Telegramie. Link również jest w opisie. Ale dobrze, słuchajcie, zaczynajmy. Tak naprawdę, zaczynając ten odcinek, zauważyłem tutaj bardzo ciekawą zależność, bo ten właśnie wykres, on pokazuje rynki finansowe w perspektywach co 20 lat, gdzie powiedzmy zaczynał się taki bull market, który jakby trwał przez 3 lata, tak? Od 0,2 do 0,5, czyli 2,2 do 2,5, 4,2 do 4,5 i tak dalej. No i tutaj ten ostatni na liście, to jest jakby nasz potencjalny bull market, tak? Który też myślimy, że będziemy właśnie na rynkach finansowych, na kryptowalutach i tak dalej. No i co z tego możemy ciekawego wyczytać? Możemy wyczytać z tego tak, że tak naprawdę już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy pod rząd faktycznie ten okres był bardzo dobry dla ogólnoświatowego rynku, tak? Nie tylko dla krypto, wtedy jeszcze krypto nie było, ale ogólnie rzecz biorąc pod względem całego rynku. Na przykład 120 lat temu już urośliśmy w perspektywie tych 3 lat o 46%. Potem o 61%, potem od 32 do 35 roku 85%, to pewnie było spowodowane tym, że była już końcówka wojny, wojna się skończyła i rynki bardzo odżyły. Ale 62 do 65 również bardzo duży wzrost w perspektywie tych 3 lat. No i co nam to daje? Daje nam to średnią wzrostu w granicach 60% właśnie w ciągu tych 3 lat, co te 20 lat, gdzie teraz następnym jest właśnie ten, który mamy aktualnie. No i to analiza, ten jakby tutaj wykres, to zestawienie bardzo fajnie łączy się z tym, no że faktycznie myślimy tutaj, że po tym halvingu Bitcoina, jak jeszcze wejdą te ETF-y, co w połączeniu z halvingiem Bitcoina, to że po prostu pójdziemy do góry. Także to nam się tutaj z tym wszystkim bardzo fajnie łączy. No i średnio właśnie możemy w perspektywie tych 6 lat osiągnąć te zwroty na SP500 na rynkach w granicach 60%, gdzie oczywiście na Bitcoinie powinno to być dużo, dużo więcej. Tak więc to jest ciekawa zależność, fajne, ale również znalazłem takie coś. I żeby o tym Wam powiedzieć, to musimy sobie najpierw przejść na wykres SP500 i powiedzieć sobie, że od naszego ATH w 2022 roku, które nastąpiło na SP500 w styczniu 2022, a nasz dołek był w październiku rok temu równo, to jeżeli tutaj sobie wyznaczymy, że tutaj było ATH, tutaj był nasz dołek, no to tutaj było nasze 50% od tego dołka, tak? Tutaj sobie zrobiliśmy 50% od tego i tutaj fajnie wyszliśmy w górę, żeby potem znowu spać w dół. A widzimy tutaj, że do naszego all time high brakowało nam tutaj mniej niż 5% od właśnie tej górki, która zaczęła się 3 czy tam 4 miesiące temu. No i co ten wykres mówi? Ten wykres mówi to, że jeżeli po tych spadkach do naszego all time high byliśmy w granicach tych właśnie 5%, w których faktycznie teraz też byliśmy, pierwszy raz od 200 dni, no to co to znaczyło? To, że jak się takie coś wydarzyło, no to tutaj właśnie mamy ile czasu zajęło, a dokładnie ile dni do pobicia tego all time high. No i mediana to jest, średnia to jest 46 dni przed, nie wiem, w 82 roku było to 17 dni, w 54 43 dni. Teraz aktualnie 90 dni, więc tu już faktycznie jesteśmy ponad tą średnią, aczkolwiek były też momenty na rynku, gdzie to zajęło 119 dni, 228 dni i tak dalej, więc jest bardzo ciekawa zależność tego, że już faktycznie za niedługo, biorąc pod uwagę oczywiście i sugerując się tym wykresem, powinniśmy na tym SP500 zacząć piąć się w górę. I kolejny wykres, również bardzo ciekawy, kiedy na SP500 odzyskamy więcej niż połowę, no to te akcje już nigdy nie osiągnęły nowych dołków. O co mi chodzi? Że jeżeli to, co mówiłem przedtem, jeżeli tu było nasze ATH, HOSSy,
Tu było nasze all time low Bessy. To jeżeli teraz myśmy już właśnie osiągnęli i już tutaj przekroczyliśmy tą granicę 50%, to rynki już nigdy jakby na tym cyklu, jeżeli chodzi tutaj właśnie o rynki finansowe, nigdy już nie spadliśmy pod tutaj ten dołek, który został już wcześniej wyznaczony. No i to nam daje jakby dużą przewagę, no bo widzimy, że faktycznie rynek ma już bardzo dobre podstawy do tego, żeby też w połączeniu z Bitcoinem potem właśnie przy tym halvingu iść do góry. No bo kiedy SP500 może przestać spadać? No więc stać się to może, tak jak tutaj też tym wam skrywałem, tym zdjęciem, tym zestawieniem, za bardzo niedługo. Już i tak jesteśmy tutaj dwa razy ponad tą medianę. Najdłużej to było 228 dni, potem to było 119 dni, także już naprawdę za niedługo możemy wspinać się wyżej. No a z tego wykresu widzimy, że jeżeli już po tych spadkach odzyskaliśmy ponad połowę, to już nigdy te SP500 nam nie spadło drugi raz na jednym cyklu poniżej tych dołków. Także to jest tutaj bardzo, bardzo ważna informacja również na Bitcoina. I teraz jak sobie przełączymy tutaj na inne zestawienie, no to to zestawienie pokazuje nam hossę, bessę Bitcoina oraz akumulację na Bitcoinie, taki ten ruch właśnie akumulacyjny na zestawieniu na SP500 oraz jak tutaj się to zachowywało. No i widzimy sobie, że ta hossa trwa powiedzmy te właśnie około tej 12 miesięcy, Bessa tak samo, potem akumulacja trwa dwa razy dłużej. I to, co jest ciekawe, to tutaj, że jak była hossa na Bitcoinie, tak było zawsze, jest hossa na Bitcoinie, potem jest Bessa, ale podczas tej fazy akumulacji na Bitcoinie, jak Bitcoin ma taki ruch bardzo, wiecie, góra, dół, to zawsze tutaj, podczas tej akumulacji, która trwa mniej więcej 2 lata, wyznaczone zostały nowe szczyty na rynkach SP500. Także tutaj widzicie, Bitcoin sobie leci bokiem, SP500 ma nowy szczyt. Wcześniej tak samo. Także to może nam powiedzieć o tym, że faktycznie jest już bardzo niedaleko do tego, aż SP500 nam zacznie wzrastać. Biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie tutaj również fakty, które wam mówiłem przed chwilą, to też do tego się skłania. Oraz to, że zawsze podczas właśnie w porównaniu z tą akumulacją na Bitcoinie w tym czasie SP500 wyznaczało kolejny szczyt. Także teraz akurat jesteśmy mniej więcej w połowie tej akumulacji, powiedzmy, na Bitku. Trochę, myślę, więcej, powiedzmy, w 3/4 i już za niedługo powinniśmy zacząć na tym SP500 rosnąć, by ten kolejny szczyt tutaj wyznaczyć. Czy tak będzie? Oczywiście nie mam pojęcia, aczkolwiek naprawdę ma to ku temu podstawę. Także to tutaj chciałbym, żebyście z tego filmu wynieśli, to, że bez względu na to, czy teraz będzie jakaś korekta, czy jej nie będzie, czy będziemy szli po prostu bokiem w prawo, to wydaje się niezaprzeczalny fakt, że ta hossa nadchodzi dużymi krokami, ten halving zbliża się nieubłaganie, jest on w kwietniu przyszłego roku, no i po prostu wszystko wymaga cierpliwości, ale według mnie będzie coraz lepiej. Tak więc po prostu czekamy na to, co świat przyniesie. Według mnie S500 powinno też już za niedługo iść do góry, co też pomoże tutaj również w tym, żeby Bitcoin również sobie mógł rosnąć. Słuchajcie, jak was jeszcze nie ma tutaj u nas na Discordzie, to oczywiście polecam. Tutaj naprawdę jest masa zagrań naszych traderów, co wy tutaj widzicie, że ludziom faktycznie się podoba. Mogą oni sobie z tego tutaj faktycznie zarabiać. Oraz to, że jak jeszcze nie macie konta na Bybit, to polecam, bo z moim linkiem macie dostęp do moich wskaźników, których używam na filmach, do airdropa, do darmowej sekcji VIP na naszym Discordzie, o czym właśnie mówiłem, do naszych turniejów i nagród, które są też na Discordzie, oraz macie darmowy dostęp do Akademii Kryptowalut, gdzie otrzymacie 3 tygodnie intensywnego szkolenia, 100 lekcji, quizów i codziennych live'ów tradingowych. Również link macie w opisie. Jeżeli chodzi o te wskaźniki, no to link macie też w opisie i to was przeniesie tutaj na mojego Telegrama do wiadomości przypiętej, która mówi o tym, jak po prostu możecie je odebrać. Także wszystko jest i tak naprawdę, no co, ja życzę wam miłej niedzieli, widzimy się pewnie jutro, chciałem wam taki tutaj fajny zrobić update rynkowy. Dzięki i cześć!